W tej chwili wszystkie organy tego państwa, tego paradkowego tworu, III RP, biorą udział w pomocy neobanderowskiemu państwu, państwu, którego oficjalną ideologią jest ludobójcza ideologia banderowska, i którą nie tylko nie odcina się od tego, nie tylko wzbrania pochówków większości Polaków zamordowanych na Wołyniu, na polskich Kresach Południowo-Wschodnich, bo ich kości leżą w bezimiennych dołach, w grobach, które w żaden sposób nie są upamiętnione, ale ci zbrodniarze, ci ludobójcy, którzy dokonali tej przerażającej zbrodni, no, mają tytuł bohaterów Ukrainy. Szuchewicz, Bandera, inni. I jeszcze dodam, że wiesz, ta nagonka, ta psychoza tutaj, no bo można tak albo można inaczej oceniać działania Putina, działania aparatu państwowego Rosji. No ale przeciętny Rosjanin, jaki ma wpływ na to, co robi Putin? No żaden, no taki jak my mamy wpływ na to, co robią ci reżimowi bandyci. I tego typu sankcje, i tego typu prześladowania przypominają mi to, co robiła sanacja przed wojną. Otóż sanacja właśnie w tej swojej obsesji, psychozie antyrosyjskiej, z udziałem, z wykorzystaniem oddziału drugiego, czyli tego wywiadu, drugiej RP, no, poddała ścisłej kontroli wszystkich Rosjan, to byli głównie biali Rosjanie, mieszkających na terytorium drugiej RP. Tak? I oni tam mieli wizyty policjantów, byli inwigilowani, ofiary bolszewizmu de facto, którzy schronili się na terytorium Polski, uciekli z Rosji Sowieckiej, no, były poddawane właśnie tego typu praktykom, i to mi się przypomina. Natomiast inna grupa narodowościowa, która była nadreprezentowana w takich tworach jak Komunistyczna Partia Polski, no, czyli Żydzi, no, oni oczywiście nie, no gdzież. Ale Rosjan białych już ta sanacyjna klika prześladowała i no i poddawała inwigilacji. No i myślę, że mamy powtórkę z historii właśnie tego typu akcje, gdzie wiem, że dajże geolog, Rosjanka, z pochodzenia Rosjanka, która w Polsce mieszka od długiego czasu i która pracowała w PAN-ie, no została po prostu zwolniona ze względu na narodowość. Więc tego typu rzeczy się dzieją na naszych oczach. I no i to jest straszne, to jest po prostu taki bander amok, tak, to co się wyczynia, i zasługuje jak najbardziej na potępienie, i przypomina to, co miało miejsce przed II wojną światową. Jak się ta cała błazenada sanacyjna skończyła, wszyscy wiemy. We wrześniu 39, książka właśnie Tutaj książeczka stoi, doskonała, wrzesień 39. Pana czeka na mecenasa przyszłość. Andrzeja Ceglarskiego. Czeka na przeczytanie. Jak zawitam do Polski, to jako pierwsze wezmę się do lektury, bo książki pana mecenasa są bardzo ciekawe. Przypomnijmy, że Ale poprzednia książka podejmowała bardzo trudny i ważny temat, to znaczy śmierć doskonały, doskonały. generała Włodzimierza Ostoi Zagórskiego. Zagórskiego.